dzisiaj mam dla Was kolejny prosty i szybki przepis, ale nie będzie to danie obiadowe, będzie to deser i mam tu na myśli blok czekoladowy. Do przygotowania potrzebujemy 0,5 szklanki mleka, 3/4 szklanki cukru, 4 łyżki kakao, 250 gram powinno być masło, natomiast ja mam margarynę. No też przejdzie, natomiast lepiej by było, gdyby to było masło. I 2 szklanki mleka w proszku. Dodatkowo do bloku będą herbatniki. Jedno takie opakowanie to jest 220 gram. Rodzynki. Tutaj jest akurat 200 gram. Zobaczymy, czy dodamy wszystkie, czy też nie. I tutaj mam jeszcze, są akurat morele i żurawina. Myślę, że dodam jeszcze do tego żurawiny. Możecie dodać orzechy, posiekane orzechy, co tak naprawdę jeszcze chcecie sobie tam dorzucić. Zaczynamy. Mój blok będzie przełożony do takiej jednorazowej foremki. Wymiary podam Wam oczywiście w opisie. Ja jej niczym nie będę wykładać, bo on spokojnie z tej foremki da się ładnie wyjąć. Foremkę na razie odkładam. A w garnku rozpuszczamy. Rozpuszczamy na małym ogniu, nie doprowadzamy do zagotowania. Masa nam się już rozpuszcza na małym ogniu. Pamiętajcie, żeby nie doprowadzić do zagotowania. Kiedy masa mi się rozpuszcza, ja sobie pokruszę herbatniki, żebym już miała przygotowane. Przymyję dłoni normalnie, w miarę drobno. Ja na razie wrzuciłam pół opakowania. Zobaczymy, czy to wystarczy. Wrzucimy sobie do tego połowę rodzynek. I troszkę żurawiny. Dodatki do bloku gotowe. Zabieramy się za zrobienie masy. Blok już prawie gotowy, masa wymieszana. Dorzucamy nasze dodatki i delikatnie wszystko razem mieszamy.
nasz blok gotowy. Masa jest jeszcze ciepła, więc zostawiamy do wystudzenia. I jak już przestygnie, wstawiamy do lodówki. Najlepiej zrobić dzień wcześniej i zostawić całą noc w lodówce. Jutro pokażę Wam, jak wygląda po przekrojeniu.